Cześć, jestem na Warsaw Spiders. Cześć. Dziś tak przedświątecznie nagramy dla Was filmik z aranżacji, takiej małej aranżacji naszej grupówki POE. Tak, naszej grupówki POE, dobrze słyszeliście. Od Tomka z Arachnolandii. Zapamiętamy się to morf. Są nasze pajączki, 5 sztuk. POE Cyrioteri Regalis. Ja na tym filmiku taka odsunięta będę. Tak, Weronika jest trochę niewyspana, zmęczona, wkurzona po pracy, więc... Musicie mi wybaczyć dzisiaj. A jeszcze jest późno, jest pół do 11 wieczorem. A nie chcieliśmy tego zostawiać, ponieważ pajączki są dalej w kliszówkach. One tutaj mają chusteczki, więc się po prostu boimy, że... Żeby coś się z nim nie stało. Żeby tchną. A szkoda by było. Dobra. Teraz mamy. Jest już wcześniej zbliżony. Teraz Weroniko. Co dodajemy do nich? Tu ci podawał jakiś ścinek korkowy. Mhm. Może coś tego typu na przykład dać im. Na przykład. No fajnie wygląda. Coś tego... mi się podoba i więcej bym nie kombinowała, wiesz? Żeby one miały swoją przestrzeń, bo to na drzewniaki jednak, więc będą. Ewentualnie możemy im sypnąć. Takim podłożem do storczyków. Ono jest bardzo ciekawe. Było używane u Smithiego chyba. Tak, nie? O, tak możemy tutaj sypnąć troszkę. Tak przed tu może by miało. Nie? O. No. No i będzie. Nie wiem, czy więcej potrzeba tak naprawdę. One sobie zasieciły, one też muszą mieć dużo miejsca. Mamy 5 osobników. Są na razie malutkie, takie L2, L3. L3, L4, okej. Więc no, wystarczy pewnie na 2, może 3 linki, zależy jak duże tak naprawdę one są. Wszystko się okaże. Jakie zbliżenie byś chciała zrobić, czy... Może tak, najpierw szybkie przeniesienie, żeby nie przedłużać Wam filmu, bo to miał być naprawdę taki szybciutki filmik, a potem, jak nie będą szalały, to zrobimy Wam małe zbliżenia. Udało nam się przełożyć sprawnie i w miarę szybko. Były nawet takie grzeczne, typowe. Może trochę się Weronika przekona do nich. Taką swoją małą grupóweczkę ma. Małe zbliżenie daliśmy. Niestety przy naszym sprzęcie trudno jest wyciągnąć coś lepszego. Może kiedyś nam się uda. Może nawet z Waszą pomocą. Wszystko czas pokaże. A jak na razie widzicie, mina Weroniki. Pierwsze POE, 5 sztuk. Są bardzo śliczne. Tak prezentują się super na tej korze, którą im tu daliśmy. Bo, no jak wiecie, POE kryją się w takich dziuplach drzew, w lasach tropikalnych. A skąd w ogóle są POE Regalis? One są z Indii. Z Indii? Z Indii są, Także mają tutaj takie w miarę naturalne to środowisko. Nagralibyśmy Wam coś nawet lepszego, żeby było je widać, ale one się od razu tak bardzo pochowały tutaj pod spodu. Między torfem a korką. Tak się poprzytulały do siebie troszkę. Myślę, że jak grupówka będą umiały razem współpracować, bo one już były razem. Nawet już się trzy przytuliły do siebie. Tak. Będziemy Wam na pewno relacjonować, co tam u nich słychać, jak sobie dają radę. Czy jest jakaś rywalizacja, czy w miarę się tutaj ze sobą dogadują? Znaczy przy grupówka to głównie chodzi o to, żeby nie zapominać dawać im jedzenia. Jeżeli będą miały jedzenie, to nie zaczną siebie atakować. Żeby nie było żadnego kanibalizmu tutaj. I tak samo nie można dać zbyt dużego pojemnika, ponieważ robią się wtedy terytorialne. Czyli każda POE sobie zajęła swoje miejsce. Kąt, a nie mają mniej miejsca, to są bardziej ściśle. Muszą ze sobą po prostu wtedy żyć. Taką rodzinkę utworzyć. Tak. Na pewno widzieliście też na naszych filmikach z tych relacji, z targów. Tam pokazywaliśmy... U Spiders Factory głównie. Tak. Była właśnie... Regalisy, teraz były metaliki na giełdzie, więc... To im naprawdę fajnie wychodzi. I nawet jak rozmawialiśmy z nimi, to mówili, że takie...
na drzewniaki POE trzymane w grupach lepiej się rozwijają niż takie, które są porozdzielane na pojedyncze że nawet pojemniki. Szybciej rosną, nie? Bo tak każdy wie, że to jedzenie jest podzielone na nich kilku i po prostu muszą o nie walczyć. Muszą jeść, póki jest, dokładnie. A nie czekają na przykład tydzień, aż zgłodnieją, tylko po prostu jest, to jedzą i przez to właśnie szybciej rosną, szybciej przechodzą wylinki. Ten jeden już tutaj widzę, zaczął się lekko zakupywać. Widzisz pod drzewko? Aha. I jak rozmawialiśmy jeszcze z Tomkiem z Arachnolandii, powiedział, że robił test ze swoimi POE, chyba też regalisami. I POE, które były w grupówce, które są w grupówce, w tym momencie u niego odnieją z L4 na L5, a te, które przeniósł do oddzielnych pojemników, dalej są L2, L3, więc faktycznie musi coś w tym być, że będąc w grupie, dają sobie lepiej radę. Już Weronika nie może się napatrzeć. Najpierw żabki, teraz POE, aż się boję, co będzie kolejne. Ale może już nie przedłużajmy filmu, bo i tak będzie trochę tego. A Weronika zmęczona, rano do pracy, więc musi się wyspać. Tak? No trzeba, przydałoby się. Ale że jesteśmy przed świętami i pewnie nie będzie już przed świętami innego filmu oprócz tego, wypadałoby złożyć jakieś życzenia. No, życzymy wam smacznego jajka, standardowo mokrego dęgusa. Wszystkiego dobrego, sprawdzonego w gronie najbliższych, żeby się hodowle rozwijały. Nie pomylicie kokonów z jajkami. Bo żeby wam się nic nie zaległo. Także wszystkiego dobrego od nas, słuchajcie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmie. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć, bo wiemy już na pewno, że żaby. Tak, już wiem, że żaby. Zasypaliście nas pierwszego dnia komentarzami. Weronika się ciągle cieszyła. No bardzo miło, że wam się spodobał temat nowy na kanale. Mam nadzieję, że się uda. I co więcej, widzimy się po świętach. Trzymajcie się, pa. Na razie, cześć.